Witajcie. Dzisiaj będziemy wspólnie prasować. Przypomnimy sobie, jak należy prasować, a do tego będziemy potrzebowali oczywiście żelazko, deskę do prasowania i pojemnik z wodą, z kalenu lub najlepiej destylowaną. No i oczywiście to, co będziemy prasować. W moim przypadku będzie to koszulka. Nalewamy wodę do naszego żelazka. Ustawiamy temperaturę. Ja tak bezpiecznie do bawełny ustawiam temperaturę do 2,5 kropek. Nie wiem, jak jest u Was, czy też tak macie kropki, ale najczęściej są to oznaczenia kropkowe, więc 2,5 kropki. Podłączamy nasze żelazko. Żelazko nam się grzeje, a tutaj mamy najczęściej na żelazku pomarańczową bądź czerwoną kropkę. Dopóki ona nie zgaśnie, oznacza to, że nasze żelazko się grzeje. Kiedy mamy koszulkę z nadrukiem, obróćmy ją najlepiej na lewą stronę. Łapiemy rękaw, przekładamy ręce przez rękawy, pociągamy i strzepujemy naszą bluzkę. Układamy ją na deskę, tak żeby przy prasowaniu nie powstały zagniecenia. Pamiętajmy także o rękawach. No właśnie, i czekamy. Moje żelazko już się nagrzało, kropka zgasła, więc zaczynam prasowanie. Ja zaczynam prasowanie zazwyczaj od góry, wtedy jest najwygodniej i zaczynamy. I przesuwamy naszą koszulkę dalej, tam gdzie jeszcze jej nie wyprasowaliśmy. I pamiętajmy o tym, że żelazko jest gorące, więc uważajmy na nasze ręce. Nie kładźmy tutaj, gdzie prasujemy, żeby się po prostu najzwyczajniej wyparzyć. No i zostaje ostatni fragment naszej koszulki. Jedną stronę mamy już wypracowaną. Obracamy na drugą. I pracujemy tył naszej koszulki. Odkładam żelazko, moja koszulka już jest wypracowana. Obracamy naszą koszulkę z powrotem na prawą stronę, ponownie wkładając ręce w rękawy i ciągniemy do siebie obracając. I strzepujemy, żeby nasza koszulka się wypracowała. I tak oto w ten sposób moja koszulka jest już wypracowana. I teraz gotowa do założenia lub do złożenia, jeśli chowamy ją do szafy. Jeśli chowamy ją do szafy, układamy przodem koszulkę do spodu naszej deski, rozciągamy i co? I teraz tak, nasze boki zakładamy do środka, tak na linii naszego tutaj kołnierza. Jeden bok już mamy złożony w ten oto sposób, tak samo robimy z drugim bokiem. W ten oto sposób mamy już złożoną koszulkę, ale jeszcze to nie koniec. Możemy ją złożyć na pół. I w ten sposób nasza koszulka jest złożona tak. Lub możemy złożyć ją na 3. 1, 2
i 3. I koszulka jest złożona w ten sposób. Pamiętajmy, żeby nasze żelazko wyłączyć z kontaktu. Złożyć deskę i odstawić żelazko. Ale najlepiej poczekajmy, aż ono ostygnie, ponieważ po włączeniu w dalszym ciągu jest gorące. Ja czekam na Wasze zdjęcia, jak pracujecie. W komentarzach możecie śmiało je wstawiać. A teraz kilka zdjęć przypomnienia, jak pracowaliście w ośrodku. Dziękuję za dziś i czekam na Wasze zdjęcia w komentarzach.